W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam i witam w środę 6 kwietnia. A czynię to słowami dzisiejszych haseł. Pierwsze z nich wyjęte jest z 40 rozdziału Księgi proroka Izajasza. Kto kieruje Duchem Pana, a czyja rada pouczyła go? Drugie hasło wyjęte z 11 rozdziału listu Pawła do Rzymian. O głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Wszechmogący Boże, pobłogosław przeżywanie i to krótkie rozważanie Twojego słowa. Amen. Nie kto inny, drogie siostry i bracia, a właśnie apostoł Paweł, ten największy teolog chrześcijański wszechczasów, powiedział właśnie te słowa o głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. To właśnie apostoł Paweł przyznaje się do niedoskonałości swej wiedzy o Bogu. On, doskonały fachowiec, największy z teologów, on stwierdza, że niezbadane są wyroki Jego, niewyśledzone drogi Jego. Przy tym nie chodzi tutaj apostołowi Pawłowi o wyznaczenie jakiegoś nowego programu badawczego w świadomości, że pewne rzeczy wymagają jeszcze zbadania i uściślenia. Że to tylko i wyłącznie kwestia czasu i to, co niezbadane, zostanie zbadane, a to, co niewyjaśnione, zostanie w końcu wyjaśnione. Apostołowi Pawłowi chodzi o coś zgoła innego. O to, że Bóg dla człowieka w tej doczesności zawsze pozostaje zagadką. Pozostaje i pozostanie zagadką. Człowiek nie jest w stanie w pełni zrozumieć jego istoty, ani też w pełni zrozumieć jego Bożego działania. Bo Bóg nie objawia człowiekowi pełnej prawdy o sobie. Bóg objawia tylko tyle, ile człowiek jest w stanie zrozumieć, tyle, ile człowiek jest w stanie przyjąć i tylko tyle, ile tak naprawdę człowiekowi potrzebne jest do zbawienia. Dlatego w poszukiwaniu, w próbie zrozumienia Boga człowieka powinna cechować świadomość własnej słabości, własnej niedoskonałości. Z tego winna rodzić się skromność, powinna rodzić się pokora. Bo chcąc poznać Bożą prawdę, poznajemy tylko i wyłącznie jej część, a reszta? Reszta nadal pozostaje dla nas tajemnicą. Charakterystyczne jest to, że wielcy teolodzy zawsze odczuwali ogromny respekt wobec Boga, respekt wobec Jego tajemnic. Mieli świadomość ograniczoności swej wiedzy o Bogu. To tylko ci, którzy nie zrozumieli wielkości i wspaniałości Boga, sądzą, że poznali, że już wszystko zrozumieli. Bo tak jest, że im mniej człowiek wie, im większy, węższy jest jego horyzont, tym bardziej jest pewny swego, pewny siebie. Jest tak, jakby ktoś zamknięty w małym pomieszczeniu, znający tylko i wyłącznie to małe pomieszczenie, sądzi, że posiadał pełną wiedzę o całym świecie, o tym wszystkim, co jest na zewnątrz. Jest to charakterystyczne nie tylko zresztą w teologii, że im więcej wiemy, tym bardziej zdajemy sobie sprawę z własnej ograniczoności, własnej omylności, a także z granic swego poznania. To tylko
małe dziecko czy człowiek małej wiedzy sądzi, że już wszystkiego się nauczył, że wszystko zna już doskonale. Świadomość własnej niewiedzy czy braków w tym, co wiemy, połączona ze świadomością, że tu na ziemi nie poznamy nigdy pełnej prawdy o Bogu, ta świadomość uczy skromności i prawdziwie chrześcijańskiej pokory. Ta świadomość własnej niewiedzy, braku w tym, co wiemy, jest zarazem wezwaniem do pogłębienia i poszerzenia naszej wiedzy o Bogu, wiedzy będącej istotnym elementem naszej wiary. Idźmy więc, drogie siostry, drodzy bracia, idźmy za przykładem apostoła Pawła nie tylko w podziwie dla wielkości, złożoności i wspaniałości Bożej prawdy, ale także w owym poczuciu, że trzeba się wciąż uczyć, że ciągle, na nowo, każdego dnia trzeba poznawać Boga i Jego prawdę. Na zakończenie chciałbym przytoczyć słowa pewnej pieśni. Pieśni, która jest również zawarta, fragment zawarty jest w dzisiejszym, w przewodniku z Biblią na co dzień, przeznaczona na ten dzisiejszy poranek. Boże wielki, pełnyś chwał, wielbim Twą potęgę, Panie. Tyś stworzenie życie dał, podziwiamy Twe działanie. Jakiś od wieczności był, tak na wieki będziesz żył. Niech nam Wszechmogący Bóg dzisiaj i każdego dnia błogosławi. Amen.